Kiedy wrócisz ty cysterny proszę ciebie do Polski? Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy. Tak jest, szefie, rozumiem. Jarzębiaku? Jarzębiaku, tak. A teraz wejdziesz jeszcze oleju jadalnego, wrzucisz tam do Ukrainy, a stamtąd wiesz, kochany przyjacielu, wieziesz stamtąd, wiesz. Jakim szlakiem, szefie? Pilotą szlakiem, normalnym, pułkownika z Stopenki, tak? Tak, tak, oczywiście. A, rozumiem. Rozumiem. Nie ma sprawy. Tak, nie ma sprawy. Wisi przyjaźń, no, rozumiesz. Ty, Tarnobrzeg, Kijów, tak. Na Łotwę, na Estonię, przez Litwę, oni tylko Wilno. Tak, rozumiem. Rykoszetem, tak wziąć? Tak, oczywiście. Pij w wagonu, pchnij, rozumiesz, chleba z miodem. No podwyższonej świeżości, rozumiesz? Tak, oczywiście, tak. I tam zostaw, rozumiesz, a tam weźmiesz w wagonie rakietę, wiesz. SS-20, tak? Jako dadzą rakietę, to ty weź. Obojętnie. Jakim szlakiem, szefie? Ribbentrop, Mołotow. Tak, to ten wiesz, on nie jeździłeś jeszcze. Nie pierwszy raz. Cały czas jeździłeś. Przetarty. No. Szefie, a co na Litwę? Na Litwę, proszę ciebie, to wrzucie zielonych trochę. Te, co kółotko robi. Wagonik, tak? A z powrotem? A z powrotem, rozumiesz, będziesz teraz ordery Lenina, Stalina, Chruszczowa, Bryźniewa, Czarnieki, Andropowa, Gorbaczowa. Wszystko w szerym złocie przywieź i w platynie, rozumiesz? Szefie, wszystko rozumiem, ale jakim szlakiem? Szlakiem żółta. Rozumiem, szefie. Sprawdzone. Ewentualnie rozumiesz. Serce matki. A jeszcze został Kaliningrad. Znaczy Petersburg. Nie, szefie, Kaliningrad. Aha, rozumiem. Króleniec. Niech oni do nas przyjedą. A jakim szlakiem? Aby szlak nie trafił. Tak. Pani Bystro, przepraszam najmocniej. Ty mi to powiedział! Pani Bystro, przepraszam najmocniej, bo pan się zajęty. Zapracowany jestem. Miałem telefon ze wspólnoty państw niepodległych, rozumie pan? Rozumiem. To pan teraz przemysłowiec cały biznes? Tak, no wie pan. Panie redaktorze, nie o to chodzi. Czy nie? Nieważne. A co jest ważne? Ważnie to wie pan co, zdrowie i kim kto chce być. Kim kto chce być? A panie redaktorze, wie pan co, ja powiem dokładnie, wie pan, że ja no to, pan jest teraz szefem koncernu. Tak, Bimbrex. Tak, Bimbrex. Biznes koncertowy, wie koncertowy. Pan. Tak, na szlakach robiłem to. Na szlakach, wie pan. Na szlakach. Tak, oczywiście. Miałem swoje, wie pan, te ścieżki, wnęki, wie pan, tego, no. Panie no redaktorze, słyszeli, od Wielkiej Niedźwiedzicy po tak. Szlak? Żółta. Oczywiście, i grało. A teraz co, nie gra? Proszę przecież pan teraz jest wreszcie biznesmen. No to ale pan... Jest pan z tak zwanej szarej strefy. Ja rozumiem, panie redaktorze, pan ale... Byłem kim, a teraz już nie jestem nikim. Nie to zrobili, wie pan, strefę wolno słowo, w środku mego interesu, wie pan. Jaki to interes, jak to można, wie pan co, wszystko oficjalnie. Czyli pana to nie cieszy? To jest tak, żeby pan był artystą i skrzypiec nie miał. Prawdziwy artysta, wie pan, w biznesie. To jest ten, który wszystko ma, a nic nie płaci, proszę pana. No taka prawda.